Namaste, moi mili, witajcie na ekspresowej jodze na mocny brzuch oraz na równowagę. Dzisiaj przed nami wyzwanie z nawasaną, z zamkniętymi oczami. Przygotujcie sobie dwa równej wielkości klocki. Połóżcie z przodu maty już. Klocki mają największą wysokość, są na szerokość naszych bioder, ponieważ później będziemy wykonywać różne skręty w nawasanie i będziemy bawić się odstawianiem pięt. Na początku usiądźcie w wygodnym siadzie, połóżcie dzisiaj lewą dłoń w prawej, zetknijcie opuszki kciuków, kładziemy dłonie na podołku. Przez chwilę pozostajemy w pozycji siedzącej, wydłużając wdech i wydech nosem. Z każdym wdechem lekko wciągaj pępek, aktywując mula bandę, a na wydechach oddalaj barki od uszu, utrzymuj proste plecy. Wycofuj już uwagę do wewnątrz. Z wdechem lekko wciągasz pępek, żebra rozchodzą się na boki. Na wydechu oddalasz barki od uszu. Głęboki, szumiący wdech, lekko wciągaj pępek, poszerzaj klatkę piersiową. Długi, szumiący wydech, oddalaj barki od uszu. Głęboki wdech, wciągaj pępek, rozszerzaj klatkę. Długi wydech, oddalaj barki od uszu, utrzymuj proste plecy. Głęboki wdech, wciągaj pępek, rośnij czubkiem głowy w górę. Długi wydech, oddal barki od uszu, utrzymuj proste plecy. Z wdechem wciągnij brzuch, aktywuj mula bandę. Na wydechu lekki skręt w prawo, rotacja w talii w klatce. Z wdechem wciągnij brzuch centrum. I wydech, lekki skręt w lewo, rotacja w talii w klatce. Wdech, wciągnij brzuch centrum. I wydech, skręt w prawo, dwa. I wdech, wciągnij brzuch centrum. I wydech, skręt w lewo. Wdech, wciągnij brzuch centrum. I wydech, skręt w prawą stronę. Wdech, wciągnij brzuch centrum. I wydech, skręt w lewą stronę. Wdech, wciągnij brzuch centrum. Uwaga, prostujemy lewą nogę, prawa ugięta w kolanie. Siadź z prostymi plecami i jeśli się garbisz, podłóż sobie klocek pod pośladki. Weź wdech w pozycji, wciągnij brzuch, zgięcie lewego łokcia pod prawe kolano i z wydechem lekki skręt w prawą stronę, prawa dłoń idzie za plecy. I wdech, raz wciągasz pępek, wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech, dwa, wciągaj pępek, wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech, trzy, wciągnij pępek. I wydech, powoli odrotuj do centrum, zmiana nóg, prawa prosta, lewa ugięta w kolanie. Z wdechem wciągnij brzuch, zgięcie prawego łokcia pod lewe kolano. Z wydechem skręt w lewą stronę, lewa dłoń za plecy, proste plecy. Wdech, raz wciągaj pępek, rotuj w talii i w klatce. Z wydechem oddalaj barki od uszu. Wdech, dwa, aktywuj mula bandę. Wydech, utrzymuj proste plecy. Wdech, trzy, wciągnij brzuch. I wydech, odrotuj do centrum. Uwaga, dowolny siad. Z wdechem dłonie za plecy otwieramy na chwileczkę klatkę. I wydech, oddal barki od uszu. Wdech, dwa, kieruj podbródek lekko do mostka. Wydech, oddalasz barki od uszu. I wdech, trzy, wciągnij brzuch. Z wydechem przejdź do pozycji dziecka, łagodne rozciągnięcie pleców. Wdech, raz, barki szeroko, długa szyja. Z wydechem ciężar ciała na pośladkach lub na piętach. Wdech, dwa, odpychaj się dłońmi aktywnie od maty z przodu.
Wydech, oddalaj barki od uszu, długa szyja. Wdech, trzy, wciągnij brzuch. Z wydechem zroluj się w górę, rozplącz nogi, klęk podparty. I z wdechem idziemy do krowy, zapadamy się w lędźwiach. Z wydechem kot, zaokrągli plecy. Wdech, krowa, zapadamy się w lędźwiach. I wydech, kot, okrągłe plecy. Wdech, krowa. Wydech, kot. Wdech, krowa. I wydech, kot. Wdech, krowa. Z wydechem przez kota, podwijając palce stóp, idziemy do pierwszego psa z głową w dół, pokołysz biodrami, pięty mogą być jeszcze nad matą. Wdech w pozycji, ustaw łapki równolegle we psie. Wydech, ustaw stopy na wygodną szerokość. Głęboki wdech, wciągnij brzuch. I z wydechem zatrzymaj ruch kołysania. I teraz pchaj dłońmi na matę do przodu, a stopami na matę do tyłu, jakbyś chciał rozedrzeć matę na dwie połowy. I teraz uwaga, zacznij mocniej wciskać lewą dłoń i prawą stopę w matę. I z wdechem unosimy powolutku lewą stopę kilka milimetrów nad matę, unosimy prawą dłoń, mocny brzuch. Na wydechu odstawiamy prawą dłoń, lewą stopę na matę, mocniej dociśnij prawą dłoń i lewą stopę do maty. I teraz z wdechem wciągnij brzuch, odrywamy na moment prawą stopę, lewą dłoń od maty, trzymamy równowagę. I z wydechem odkładamy lewą dłoń i prawą stopę na matę. Staraj się pchać stopami dłońmi o matę w przeciwnych kierunkach. I wdech, wciągnij brzuch, lewa stopa, prawa dłoń, trzymaj równowagę. I wydech, kładziemy je na matę, napieramy mocniej prawą dłonią, lewą stopą na matę. I wdech, wciągnij brzuch, unosimy lekko lewą dłoń i prawą stopę. I wydech odkładamy, napieramy mocniej lewą dłonią, prawą stopą na matę. I wdech wciągnij brzuch lekko, lewa stopa, prawa dłoń w górę. I wydech odłóż, mocniej dociskamy prawą dłoń, lewą stopę do maty. I wdech wciągnij brzuch, lewa dłoń i prawa stopa idzie lekko w górę. I wydech odłóż je na matę pięknie. Z wdechem przejdź do klęku podpartego, wciągnij brzuch i wydech kot. Wdech krowa. Wydech kot. Wdech krowa. I wydech kot. Wydech krowa. Wydech kot, od razu pies z głową w dół. Z wdechem przejdź do deski, podwiń kość ogonową i wydech, zostajemy, trzy oddechy. I wdech raz, wciągaj brzuch, podwijaj kość ogonową. Z wydechem mocno odpychaj się dłońmi od maty w górę. Wdech dwa, podbródek lekko do mostka, czubek głowy przed siebie. I wydech mocno odpychaj się dłońmi od maty w górę. I wdech trzy, wciągaj brzuch. I z wydechem kolana delikatnie na matę, klęk podparty. Wdech krowa. I wydech kot. Wdech krowa. Wydech kot. Wdech krowa. Z wydechem kot przejdź do psa z głową w dół. I teraz na wdechu podwijając kość ogonową przejdź do deski i z wydechem połóż przedramiona na macie, łokcie pod barkami, deska na przedramionach. Nogi w linii z tułowiem, pośladki na linii nogi tułów, nie wyżej. Wdech raz, wciągaj brzuch, podwijaj kość ogonową. Wydech, czubek głowy przedłużeniem kręgosłupa. Wdech dwa, mocno odpychaj się przed ramionami od maty w górę. I wydech. Wdech trzy, wciągaj pępek. Teraz z wydechem podeprzyj się jedną dłonią o matę, drugą. I wdech, powrót do deski na prostych ramionach. Z wydechem pies z głową w dół. Z wdechem klęk podparty, delikatnie kolano na matę. I wydech kot. Wdech krowa. I wydech
kot. Wdech krowa. Z wydechem kot. Wdech krowa. I wydech kot, od razu pies z głową w dół, powitanie słońca, a 3 razy. Wdech, krok do przodu, stopy złączone lub na szerokość bioder. I z wydechem skłon. Wdech, góra. Wydech, samastitisi. Powitanie słońca, a 1 raz. Wdech, ramion w górę. I z wydechem skłon. Z wydechem deska, podwiń kość ogonową. Z wydechem chaturanga, wariant 1, kolana, biodra, klatka piersiowa, czoło na matę. Z wdechem wciągnij brzuch, kobra, sama klatka w górę. I wydech, podwiń palce stóp, pies z głową w dół. Z wdechem krok do przodu, stopy złączone lub na szerokość bioder. I na wydechu skłon. Wdech, zroluj się w górę. Wydech, samastitisi. Słońce, a 2 raz. I wdech, ramiona w górę. Z wydechem skłon. Z wdechem deska. I wydech, chaturanga 1 albo 2, pełen wariant. Z wdechem kobra albo pies z głową w górę, do wyboru. I z wydechem pies z głową w dół. Z wdechem do przodu. I wydech skłon. Wdech góra. Wydech samastitisi. 3, ostatni raz. Wdech ramiona w górę. Z wydechem skłon. Z wdechem deska. I wydech chaturanga. Wdech kobra, pies góra, do wyboru. I wydech pies z głową w dół. Zostajemy stopy szerzej. Na wdechu 3 kroczki dłoni do stóp. I z wydechem schodzimy do malasany. Jeśli odrywasz pięty, możesz oprzeć sobie dłonie z przodu na macie. Wdech w pozycji. I teraz na wydechu idziemy 3 kroczki dłoni do przodu, deska. Z wdechem wciągnij brzuch, podwiń kość ogonową. I z wydechem przyciągamy prawe kolano do lewego łokcia. Wdech, odstaw prawą stopę na matę, podwiń kość ogonową. I wydech, lewe kolano do prawego łokcia. I wdech, 2, lewa stopa na matę, podwiń kość ogonową. I wydech, prawe kolano do lewego łokcia. I wdech, prawa stopa na matę, podwiń kość ogonową. I wydech, lewe kolano do prawego łokcia. I wdech, 3, lewa stopa mata, podwiń kość ogonową. I wydech, prawe kolano, lewy łokieć. I wdech, prawa stopa, podwiń kość ogonową. I wydech, lewe kolano, prawy łokieć. I wdech, lewa stopa mata, podwiń kość ogonową. Z wydechem pies z głową w dół. Z wdechem wciągnij brzuch, delikatnie kolano na matę klęk. I wydech kot. Wdech krowa. Wydech kot. Wdech krowa. I wydech kot. Wdech krowa. Z wydechem kot, od razu pies z głową w dół, stopy szerzej. Z wdechem 3 kroczki dłoni do stóp. I wdech, schodzimy sobie do malasany. Twój wariant pozycji. Zrób w niej wdech. I teraz na wydechu idziemy sobie nisko przy macie do przodu. Już odłóżcie przedramiona na matę. Łokcie są pod barkami. Odchodzimy nogami w tył, nogi tu w jednej linii. Splećcie sobie dłonie. Zwężymy rozstaw łokci. Deska na przedramionach. Wdech, 1. Wciągaj brzuch, podwij kość ogonową. Z wydechem kieruj lekko podbródek do mostka. Wdech, 2. Wciągaj brzuch, spojenie łonowe do pępka. I wydech, czubek głowy przedłużeniem kręgosłupa. Wdech, 3. Wciągnij brzuch. Uwaga. Z wydechem lewe kolano do centrum. Lewa dłoń idzie pod lewy bark. I na wydechu podparcie na wewnętrznej krawędzi prawej stopy, prawe ramię w górze. I wydech, 1. Nurkujemy prawym ramieniem pod lewym. I wdech, 2. Prawe ramię w górę. I wydech, prawe ramię pod lewym. I wdech, 3. Prawe ramię w górę. Z wydechem prawa dłoń pod prawy bark. Wracamy do deski na przedramionach. I z wydechem pies z głową w dół, stopy szeroko. Z wdechem idziemy sobie dłońmi do stóp. I wydech malasana, twój wariant. Zrób wdech w pozycji.
I z wydechem idziemy nisko, blisko maty. Łokcie znowu idą pod bark, idziemy na przedramiona. Nogi w linii z tułowiem, spleć dłonie, łokcie wąsko. Wdech raz, wciągnij brzuch, podwijaj kość ogonową. I wydech mocno odpychaj się przed ramionami od maty. I wdech dwa, wciągaj brzuch, podwijaj kość ogonową. I wydech, aktywna pozycja. I wdech trzy, wciągnij brzuch, uwaga. Z wydechem prawe kolano idzie do centrum, prawa dłoń idzie pod prawy bark. I na wdechu podparcie na wewnętrznej krawędzi lewej stopy, lewe ramię w górę. I z wydechem raz nurkujemy lewym ramieniem pod prawym. I wdech dwa, lewe ramię w górze w gazistasanie. I wydech lewe ramię pod prawym. I wdech trzy, lewe ramię w górze. I wydech, lewa dłoń pod lewy bark. Wracamy sobie z wdechem do deski na prostych ramionach. I teraz na wydechu pies z głową w dół, mocniej odepchnij się dłońmi od maty. Z wdechem przyciągamy prawe kolano do deski, do centrum, mocno podwijaj kość ogonową, mocny brzuch. I z wydechem odstawiamy prawą stopę do psa z głową w dół. I z wdechem przyciągamy lewy kolana pod mostek do deski, mocno odpychaj się dłońmi od maty, mocny brzuch. I wydech, lewa stopa na matę. Drugi raz. Wdech, prawe kolano przód. I wydech, prawa stopa pies. I wdech, lewe kolano przód. I wydech, lewa stopa pies. Trzeci raz. Wdech, prawe kolano przód. I wydech, prawa stopa pies. I wdech, lewe kolano przód. I wydech, lewa stopa pies. Czwarty raz. Wdech, prawe kolano przód. I wydech, prawa stopa pies. I wdech, lewe kolano przód. I wydech, lewa stopa pies. Z wdechem deska podwiń kość ogonową. Z wydechem dowolna chaturanga. Z wdechem kobra albo pies z głową w górę. I z wydechem pies z głową w dół. Navasana flow. Z wdechem przejdź do środka maty. Na wydechu usiądź na niej, przygotuj już klocki i teraz ustaw sobie klocki wygodnie na rozstaw Twoich stóp bądź bioder. Pięty na klockach, nogi równolegle. Zdejmujemy stopy z klocków. Siad na guzach kurzowych, na kościach pośladków. Jeśli masz wrażliwą kość ogonową, użyj ręczniczek pod nią. Połącz nogi. Spróbuj zachować proste plecy. Z wdechem wciągaj brzuch, podciągaj się pod udami, unoś mostek w górę. Na wydechu oddalaj barki od uszu i doklejaj łopatki do pleców. Zaczynamy. Wdech wciągnij brzuch, odchyl się w tył Navasana. I wydech, wariant pierwszy, kolana kąt 90 stopni, chwyt pod udami. Wdech dwa, wciągaj brzuch, mostek w górę. Z wydechem zbliżaj łopatki do pleców. I wdech trzy, wciągaj brzuch, mostek w górę. I teraz wariant drugi, z wydechem ramiona równolegle, idziemy niżej plecami. I wdech, raz wciągaj brzuch, mostek w górę, mocniej pracuje brzuch. Wydech, łopatki do pleców, oddalaj barki od uszu. Wdech, dwa, wciągaj brzuch, mostek w górę. Wydech, łopatki do pleców, proste plecy. I wdech, trzy, wciągnij brzuch, mostek w górę. Z wydechem skręt w prawą stronę, dłonie przed klatką, nie kołysz biodrami. Z wdechem wróć do centrum, rozdziel dłonie i wydech skręt w lewo, nie kołysz biodrami, proste plecy. I wdech wciągnij brzuch centrum, rozłączamy dłonie. I wydech dwa, prawa strona, wdech centrum, mocny brzuch, nie kołysz biodrami. Wydech lewa strona, skręt, wdech centrum, nie kołysz biodrami, trzy. I wydech prawa strona. I wdech, centrum, pracują skosy. I wydech, lewa strona, pięknie, nie kołysz biodrami. I wdech, centrum. Z wydechem ramiona równolegle, uwaga. Teraz możesz zatrzymać się tutaj. Sprawdź sobie, czy pięty dosięgają do klocków. Jeśli nie, to przesuń się nieco bliżej, tak żeby móc odkładać swobodnie pięty na klocki. Jesteśmy w Navasanie z prostymi ramionami. Możesz skorzystać z opcji wariant pierwszy, czyli chwyt pod naszymi udami. Teraz w Twoim wariancie staraj się utrzymać proste plecy. Weź wdech wciągając brzuch, stopy są nad klockami i na wydechu opuszczamy tylko lewą piętę na klocek. I wdech górę.
I wydech prawa pięta na klocek. I wdech góra dwa, pokazuje pierwszy wariant. Łatwiejszy wydech lewa pięta na klocek. I wdech góra, mocny brzuch. I wydech prawa pięta na klocek. Staraj się eliminować kołysanie w biodrach. Wdech góra trzy. I wydech lewa pięta klocek. Wdech góra. I wydech prawa pięta klocek. Modyfikacja. Wdech góra, uwaga. Z wydechem lewa pięta na zewnętrzną stronę lewego klocka niżej. Wdech góra. I z wydechem prawa pięta na zewnętrzną stronę prawego klocka niżej. Nie kołysz biodrami, nie kładź się na macie. I wdech góra dwa. I wydech lewa pięta na zewnątrz lewego klocka. I wdech góra. I wydech prawa pięta na zewnątrz prawego. I wdech góra trzy. Wydech lewa pięta na zewnątrz lewego. I wdech góra. I wydech prawa pięta na zewnątrz prawego. I wdech góra. Uwaga, modyfikacja. Wydech lewa pięta między klocki. I wdech góra. I wydech prawa pięta między klocki. Nie kołysz biodrami. I wdech góra dwa. Wydech lewa między klocki. Pięknie. I wdech góra. I wydech prawa między klocki. I wdech góra. I wydech trzy lewa między klocki. I wdech góra. I wydech prawa między klocki. I wdech góra. Z wydechem przyciągnij się pod udami. Mały odpoczynek. Zrób trzy oddechy. Możesz odłożyć sobie na chwileczkę też stopy na matę, żeby odpocząć. Albo trzymamy stopy w górze. Utrzymuj proste plecy. Za chwilę przed nami prostowanie nóg, skręty i hardkor. Zaczniemy jeszcze od opuszczania pięt na klocki i od skrętów. Gotowi? Unieście już stopy, z wdechem mostek w górę podciągnij się pod udami. Na wydechu doklej łopatki do pleców i weź wdech, ramiona równolegle. I teraz z wydechem lewa pięta na klocek, skręcamy się w prawą stronę. Z wdechem wracamy do centrum. Wydech, prawa pięta na klocek, skręcamy się w lewą stronę, łagodna rotacja w talii. I wdech, centrum, dwa. I wydech, lewa klocek, skręt w prawo. Wdech, centrum. I wydech, prawa klocek, skręt lewo. I wdech, centrum, trzy. Wydech, lewa klocek, skręt w prawo. I wdech, centrum. I wydech, prawa klocek, skręt w lewo. I wdech centrum modyfikujemy. Wydech lewa na zewnątrz lewego klocka, skręt w prawo. Wdech centrum. I wydech prawa na zewnątrz prawego klocka, skręt w lewo. I wdech centrum 2. Wydech lewa na zewnątrz lewego, skręt w prawo. Wdech centrum. I wydech prawa na zewnątrz prawego, skręt w lewo. I wdech centrum 3. Wydech lewa na zewnątrz lewego, skręt w prawo. Wdech centrum. I wydech prawa na zewnątrz prawego, skręt w lewo. I wdech centrum, modyfikacja. Wydech lewa między klocki, skręt w prawo. Wdech centrum. I wydech prawa między klocki, skręt w lewo. I wdech centrum, dwa. I wydech lewa między klocki, skręt w prawo. Pięknie. Wdech centrum. I wydech prawa między klocki, skręt w lewo. I wdech centrum, trzy. Wydech lewa między klocki, skręt w prawo. I wdech centrum. I wydech prawa między klocki, skręt w lewo. I wdech centrum, uwaga. Z wydechem prawa noga prosta. Na zewnętrzną stronę prawego klocka trzymaj. Wdech centrum. I wydech lewa noga prosta na zewnętrzną stronę lewego klocka. Nie kładź się na macie. I wdech centrum, dwa. Wydech prawa na zewnątrz prawego. Mocny brzuch. Wdech centrum, trzymaj. I wydech lewa na zewnątrz lewego. Mocny brzuch. I wdech centrum, trzy. I wydech prawa na zewnątrz prawego, prosta noga. I wdech centrum. I wydech lewa na zewnątrz lewego, prosta noga. Wdech centrum, ostatnia modyfikacja. Wydech prawa prosta między klocki, trzymaj, nie kładź się na macie. Wdech centrum. I wydech lewa prosta między klocki, nie kładź się na macie. I wdech centrum, dwa. I wydech prawa między klocki. I wdech centrum. I wydech lewa między klocki, pięknie. Wdech centrum, trzy, ostatni raz. Wydech prawa między klocki, trzymaj. Wdech centrum. I wydech lewa między klocki. I wdech centrum, uwaga. Z wydechem chwyt pod twoimi udami. Możesz oprzeć sobie delikatnie pięty na klockach. Spionizować bardziej tłów. Weź wdech, wciągnij brzuch, mostek w górę, łopatki do pleców. Z wydechem odchyl się bardziej w tył. Staraj się teraz nie przewrócić klocków. Pięty lekko muskają klocki. Zamykamy oczy. Możesz zostać tu, z wdechem wciągać brzuch, podciągać się bardziej pod udami, mostek w górę. Z wydechem oddalaj barki od uszu.
Zostań na moment, przyzwyczajając się do pozycji, wyczuwając ciało. Za chwilę przed nami skręty z zamkniętymi oczami. Jeśli chcesz, możesz je otworzyć. Z wdech wciągnij brzuch, złącz dłonie przed sercem. Stopy muskają piętami klocki. Przypominam, że nie kołyszesz nimi w ten sposób. Z wydechem skręt w prawą stronę. Nie kołysz biodrami, możesz mieć zamknięte oczy. Wdech centrum i wydech skręt w lewą stronę. Nie kołysz biodrami. Eliminujemy kołysanie w biodrach. Wdech centrum, dwa. Maksymalnie uruchamiasz brzuch i czucie głębokie. Wydech prawa strona. Wdech centrum. I wydech lewa strona. Nie kołysz biodrami. Wczuj się w swoje ciało. I wdech centrum, trzy. I wydech prawa strona, pięknie. I wdech centrum. I wydech lewa strona. Wdech centrum. Z wydechem doprostuj ramiona, oczy zamknięte, pięty lekko muskają klocki. Weź wdech w pozycji. I teraz na wydechu staramy się odłożyć z zamkniętymi oczami prawą piętę na zewnątrz prawego klocka. Z wdechem wracamy sobie nią na klocek. I na wydechu lewa pięta na zewnątrz lewego klocka. I wdech, wróć. Staraj się nie poruszyć klocków. Wydech, dwa, prawa na matę na zewnątrz. I wdech, wróć, wyczuj klocek. I wydech, lewa na matę na zewnątrz. I wdech, wróć. I trzy, wydech, prawa na matę na zewnątrz, delikatnie wdech, pięta na klocek. I wydech, lewa na matę na zewnątrz. I wdech, wróć. I teraz powolutku, z kolejnym wdechem spionizuj się bardziej, pięty lekko muskają klocki. Wydech, wciągnij brzuch, barki w dół od uszu. Wdech, zasysasz pępek, uwaga. Na wydechu delikatnie zdejmujemy sobie stopy z klocków, oczy zamknięte, jeśli musisz, otwórz je. Przyciągnij się pod piszczelami. Stopy są nad matą, plecy bardziej okrągłe. Zostań tu na moment z zamkniętymi oczami. Poziom trudności drugi, krzyżujemy kostki, prawa kostka jest wyżej. I poziom trudności trzeci, wkładamy sobie zgięcia łokci, popatrzcie, pod kolana, oczy zamknięte, prawa kostka wyżej. Dłonie możesz mieć rozłączone albo złączyć, jeśli nie czujesz napięcia w nadgarstkach. Jak masz stopy jak do siadu skrzyżnego, to podciągaj się bardziej pod łydkami, żeby trzymać proste plecy. Mostek w górę, doklejesz łopatki do pleców, oddalasz barki od uszu. Spróbuj utrzymać równowagę z zamkniętymi oczami. Jeśli bardzo Ci to przeszkadza, przewracasz się, to otwórz oczy. Pięć oddechów, prawa kostka wyżej. I wdech raz, oczy zamknięte, nie oszukujemy. Wydech, oddalaj barki od uszu, wczuwaj się w swoje ciało. Wdech dwa, trzymaj równowagę, wejdź w kontakt z czuciem głębokim. I wydech. Wdech trzy, delikatnie zasysaj pępek, aktywna molabanda. I wydech, oddalaj barki od uszu. Wchodź w kontakt z czuciem głębokim swojego ciała. I wdech cztery. I wydech. Zamknięte oczy uspokajają umysł. Koncentrujesz uwagę do wewnątrz. I wdech pięć, wciągnij brzuch. Uwaga, zmiana kostek. I wydech, jeśli masz skrzyżowane kostki, przykładamy lewą wyżej, prawa niżej, albo tą, która była wyżej, niżej, przykładamy wyżej, czyli odwrotnie. Zostajemy, jeszcze pięć oddechów. Wdech, sześć, wciągaj pępek, aktywna molabanda. I wydech, oddalaj barki od uszu w pozycji. Wdech, siedem, wejdź w kontakt z własnym ciałem, z jego czuciem głębokim. I wydech, znajdź równowagę wewnętrzną. Wdech, osiem. Mocny brzuch, mostek w górę. I wydech, oddalaj barki od uszu, zbliżaj łopatki do pleców. Wdech, dziewięć. Pełna koncentracja. I wydech, pełne skupienie, balans pozycji. I wdech, dziesięć. Z wydechem powolutku rozplącz kostki, spójrz przed siebie, otwieramy sobie oczy. Bardzo, bardzo powoli rozplątujemy dłonie. Jeszcze nie odkładamy stóp na matę, tylko próbujemy z wdechem wyprostować ramiona i lekko musnąć piętami klocki. Na wydechu odchylasz się maksymalnie w tył, dopóki się nie położysz. Aktywujesz maksymalnie brzuch, starasz się trzymać maksymalnie mocne plecy. Wdech raz, wciągaj brzuch. Możesz lekko tu podwinąć kość ogonową. Wydech, trzymaj pozycję mocnym brzuchem, brzuch się napina. Wdech dwa, wciągaj pępek, podbródek lekko do mostka. I wydech, poczuj, jak pięknie pracuje Twój brzuch.
I wdech 3. Uwaga, możesz już położyć się na macie albo niespodzianka. Z wydechem wykańczamy sesję lekkim skrętem w prawą stronę. Proste ramiona na prawo, nie kołysz biodrami, nie odrywaj lewego pośladka. Z wdechem wróć do centrum. I z wydechem skręt w lewo, proste ramiona na lewo, nie kołysz biodrami, nie odrywaj prawego pośladka. I wdech centrum 2. I wydech skręt prawa strona w Twoim indywidualnym zakresie ruchu. I wdech centrum, nie kołysz biodrami. I wydech skręt w lewą stronę, ramiona na lewo. I wdech centrum 3. Ostatni raz, wytrzymaj. Wydech skręt w prawą stronę. I wdech centrum, mocny, mocny pępek. I wydech skręt w lewą stronę. Wdech centrum, uwaga, możesz zdjąć stopy z klocków, wyjść w górę, albo na wydechu możesz podwinąć mocniej kość ogonową i bardzo delikatnie, bez walenia plecami o matę, kręg po kręgu, możesz zejść sobie na matę, zdjąć stopy z klocków, przejdź do siawasany, rozluźnij się na macie, możesz się poprzeciągać, porozciągać, oddalić stopy od klocków, potrząść trochę mięśniami. Możesz rozciągnąć teraz pośladki, tak jak czujesz, spokojnie. Zmieniać sobie nogi oczywiście w rozciąganiu. Wykonaj takie asany, na jakie ma ochotę Twoje ciało. Spokojnie, powolutku, tak jak czujesz. Daj sobie chwilkę czasu na macie, na odprężenie po naszej praktyce. Powoli. Za nami mocne centrum, mocny mięsień poprzeczny, skosy, prosty brzucha, mocna praca nad naszym core. Daj sobie tutaj chwilkę czasu w spontanicznym, kreatywnym rozciąganiu i przeciąganiu się. Jak już będziesz gotowa i będziesz gotowy, to przejdź sobie powolutku do siawasany. Ziewaj, wzdychaj, umość się dobrze w pozycji i bardzo, bardzo powoli przejdź do relaksu na macie, pozostając w nim tyle czasu, ile potrzebujesz. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą praktykę Yoga Core, Yoga Mocny Brzuch. Zapraszam na kolejne ekspresowe poranne sesje jogi. Namaste!